Tajemniczy uraz Łukasza Skorupskiego, gol Piotra Zielińskiego, asysta Arkadiusza Milika, asysta Mateusza Wietewski. Ojdziało się, jeżeli chodzi o Polaków, tuż przed zgrupowaniem naszej kadry. Jak zawsze największa delegacja rusza na zgrupowanie naszej kadry właśnie ze słonecznej Italii. O tym będziemy między innymi dziś dyskutować wraz z Dominiko Guzinim. Błędziona, błona sera. Buona sera. Ja zdrowy dzisiaj. Trochę mnie noga pobolewa, ale kontuzji nie zgłaszam. Przyjeżdżam i jestem. Czyli na derby Mediolanu, na które się razem wybieramy już za dni 10. Lekarze klubowi mówią, że absolutnie będę gotowy. Tak dbamy, dni. dbamy, drodzy państwo, drodzy milio, o struny głosowe, bo już za 10 dni. Lecimy raniutko w piątek do Mediolanu, i tam oj, cóż to będzie za mecz? Ja najchętniej już bym teraz ten mecz komentował, w ogóle zdelegalizować przerwy na mecze reprezentacji. Wolałbym, żeby jednak ta piłka ligowa się kręciła, 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 bo też jestem ciekaw, choćby tych włoskich klubów w Lidze Mistrzów. No bo grupy wylosowane bardzo, bardzo interesujące. Witamy Was na czacie. Już widzę, że tutaj herbatka została. Zaparzona, błąd Pomeriggio, pisze przemo. Witam panów Kolnago, y, Kolnago, Holiday Maker, ciao, wszystkich was y, witamy bardzo, bardzo y, serdecznie. No dobrze, ale na początek, nim zaczniemy omawiać te, te, te tematy, które sobie zaplanowaliśmy, to dzisiaj można powiedzieć, Dominik, że wybuchła bomba, ale czy nas to zaskakuje? Nie. Nie. Chodzi nam o wywiad. Jaki ma maile, o wywiad, który można zatytułować Atalanta Bergamo nawiązując do polskiego filmu z lat 70 przepraszam czy tu biją, bo jakim maile, pewnie pamiętacie skrzydłowego duńskiego wahadłowego Atalanty, który już jest piłkarzem VFL Wolfsburg i udzielił bardzo bardzo mocnego wywiadu nazwał w tym wywiadzie Giampiero Gasperiniego mianem dyktatora na pytanie czy Atalanta jest jak więzienie, które zadał mu jeden z dziennikarzy powiedział no ty to powiedziałeś ale tak to w pewnych rzeczy się bałem o pewnych rzeczach się bałem mówić bo Giampiero Gasperini kontrolował dosłownie wszystko mówił że życie piłkarza Atalanty nie jest łatwe bo trenują tylko po południami w większości klubów jednak treningi są rano więc potem piłkarze mają sporo Wolnego czasu, mówił, że po co mi piękny dom, który miałem, po co mi moja rodzina, bo właściwie często tej rodziny nie widziałem, bo trenowaliśmy po dwa razy dziennie, po południami. Wówczas Gasparini mówił, że musimy spać w klubie, więc często, gdy jeszcze te mecze rozgrywane były w środku tygodnia i treningi potem. To właściwie rodziny, jakim i maile nie widział. Mówił, że Gasperini kontrolował wszystko i przyczepiał się dosłownie najmniejszych bzdetów. Nie podobało mu się choćby, że jeździł na treningi z Rasmusem Hojlundem. Hojlund nie miał prawa jazdy, nie wiem czy teraz ma, po transferze do Manchester United, ale klub nie miał dla niego kierowcy i maile powiedział, że okej, okay, to ja Rasmusa... Młodszego kolegę z duńskiej kadry będę na treningi podwozić, ale to się nie podobało Gasperiniemu, żeby oni za dużo ze sobą nie gadali, żeby oni się nie śmiali, żeby oni razem nie żartowali i zakazał Jakimowi maile podwożenia kolegi na trening. no Bardzo to jest dziwne. Mówił, że czuł się rzeczywiście jakby był w wojsku, jakby no, właściwie nie w wojska a w więzieniu, wręcz jakim maile. I pytanie, czy nas to zaskakuje, bo jak tak słyszeliśmy, przeróżne historie na temat Giampiero Gasperiniego, to ten wywiad, jaki ma ile, chyba nas, Dominik, nie szokuje. Nie szokuje nas, bo tak wygląda warsztat Gasperiniego, to jest część warsztatu Gaspa. To jest z jednej strony odpowiedź też pewnie na pytanie, dlaczego. Gaspa nigdy nie widzieliśmy dłużej w żadnym wielkim klubie, bo w Interze takie numery, taka musztra nie miała prawa przejść, a pewnie próbował coś takiego te już ponad 10 lat temu wprowadzić, ale to jest coś, co działało w Genui, to jest coś, co działa w Atalanci, działa pod tym względem, że daje efekty, daje wyniki. Gasperini inaczej w większym klubie, mówię tutaj o większych strukturach, też o piłkarzach jednak większego kalibru, no czegoś takiego by nie dał rady wprowadzić. Po prostu piłkarze by się na to nie zgodzili. W Atalancie mamy wielu graczy i mieliśmy wielu graczy młodszych. Mieliśmy też sytuacje z tymi starszymi, które wychodziły, jakby ukazywały się na światło dzienne. Awantury z Papu Gomezem, niesnaski z Josipem i Liciciem. I, I wiele innych sytuacji, w których gracze rzeczywiście nie potrafili znaleźć z nim też po latach współpracy, wreszcie wspólnego języka, byli zmęczeni Gasperinim. I nie dziwi to z tego względu, także, że Gasperini ma takie usposobienie. On jest człowiekiem dość wybuchowym, dość despotycznym, lubiącym czasem, no to też widzieliśmy wiele razy podczas meczów. Wdać się w jakąś pyskówkę z, ze swoim vis a -vis, trenerem rywali. Nie znosi sprzeciwu, nie znosi także swoich wrogów. Jeżeli się z nimi spotyka, to, to potrafi także po prostu ruszyć swoje pięści, rzucić się na kogoś więc nie dziwi to, natomiast no jeżeli maile mu przemawia, a może teraz już przemówić, no bo skoro w Atalancie go nie ma, to i Hojlunda też już nie ma, to znaczy, że tym piłkarzom nic się nie stanie, to wychodzi na światło dzienne coś, co mogliśmy sobie wyobrażać. Oczywiście jest to groteskowe i trudne do zrozumienia, że nawet podwożenie Hojlunda do, do klubu, gdzie no Gasperini zarzucał im, że oni mogliby być zbyt rozluźnieni po wspólnej jeździe samochodem, no jest to trochę dziwne, jest to nielogiczne. To wyobraź sobie, właśnie co by było, gdyby w klubie był Arturo Vidal który w klubie, który prowadzi Gasperini który przyjeżdża sobie Fiatem Panda z rocznik 8-8, który sobie kiedyś tam kupił dwa sezony temu była ta historia zbierał kolegów z zespołu po drodze i sobie tym Fiatem Pandą śmiejąc się jechali na, na trening Gasperini nie no szalałby, to jest szalałby. jakby przeciwieństwo Gasperini, czyli rywal Rakowa Częstochowa, to jest przeciwieństwo Karla Ancelottiego, który z piłkarzami żyje jak taki dobry, dobry Wujek, Giampiero Gasperini, który jest cholerykiem i to, to wiemy obserwując mecze, pamiętasz jak kiedyś wpadł w szał w trakcie meczu Atalanty chyba z Bolonią i z niesamowicie się pokłócił tak. z Siniszą Michajlowiciem, to był też mecz rozgrywany w czasach pandemii, bez kibiców i te wszystkie wyzwiska, to jak się obrażali. To no, z taką pianą na ustach, wręcz wtedy Gasperini wykrzykiwał różne rzeczy w stronę już świętej pamięci cyniszy, więc myślę, że Raków też musi się nastawić na to, że otrafią na bardzo, bardzo krewkiego, porywczego trenera, którego też łatwo wyprowadzić z równowagi. Ale też no, na szczęście ma taką posturę Dawid Czwarga, że no, trzeba się dwa razy zastanowić, nim się do niego. Ruszy, bo, bo rzeczywiście może budzić respekt ta postawa, ta fizjonomia, fizjonomia Dawida Szwargi. A zdarzało się wręcz, że Gasperini sięgał po rękoczyny. To nie zostało mu udowodnione, bo, bo z tego nie było nagrania, były tylko zdjęcia, ale była przecież sprawa, gdy kiedyś uderzył w tunelu prowadzącym na boisko, prowadząc już Atalantę, kogoś z Samdori, z którym się nie lubił z czasów, gdy pracował w Genoi, no w tunelu, wtedy, tak, tak, team managera i wypłacił mu bombę w twarz, więc tutaj mówimy o człowieku, który rzeczywiście dopuszczał się rzeczy bardzo, bardzo haniebnych, też Papo Gomez po odejściu za Atalanty też trochę mu się ulało i przecież mówił o tym, że dochodziło do mobbingu, dochodziło do rękoczynów, a wiemy, że Papua akurat malutki, drobniutki i, i, i ciężko mu było się przeciwstawić. Myślę, że do duwana zapaty Gian Piero Gasperini by, by nie startował, ale na pewno jest to bardzo ciężkie środowisko i też tak jak piszecie na czacie, dlatego też Atalanta osiąga takie wyniki, bo rzeczywiście tam jest autorytaryzm, dyktatura, wszystko chodzi jak w zegarku, dlatego Atalanta jest tak świetnie zorganizowana. Dlatego średni piłkarze wyglądają tam na, na lepszych i często jest tak, że potem piłkarz odchodzi z Atalanty i już na ten poziom, który pod wodzą Gasperiniego nie wraca. Więc no na pewno też uwaga dla Rakowa, że trenera Gasperiniego można z równowagi wyprowadzić ale też trzeba być szybkim, gdy jakieś ciosy ewentualne się pojawią. Tak, zdecydowanie. No, mieliśmy w historii Serie A też wielu takich trenerów, którzy nie, nie znosili sprzeciwu, despotów, trenerów, którzy też nie wytrzymywali aż tak długo na swoich stanowiskach trenerskich, bo to jest już 7 lat, on zaraz pobije rekord, on już jest właściwie jednym z rekordzistów Ciągłości pracy w jednym klubie. No gdyby nie odejście i powrót do Genoi, to już byłby tym rekordzistą, bo, bo łącznie w Genoi miałby więcej niż, niż 8 lat. Jeśli dobrze pamiętam, 8 lat to jest ta, to jest ta, ta granica długości pracy, choćby Giovanni Trapatoniego w Juventusie. Ale no, w Atalancie on ma na to przyzwolenie, bo skoro są wyniki sportowe, są dzięki temu też wyniki finansowe. To no, i też piłkarze nie mieli na co narzekać, bo jednak u wielu z nich te kariery nabierały też największego przyspieszenia w, w karierach tych piłkarzy. To o czym mówisz, że wielu graczy było wyciąganych z wręcz nicości. To, to nie jest tak, że Atalanta, tak jak często mamy teraz porównania do, do Rakowa, Atalanta. Tak jak Raków, też nie bazuje na wychowankach, bo Raków nie ma takich wychowanków, bo nie ma też akademii. Atalanta ma akademię świetną, ale ci te największe nazwiska w ostatnich latach, które stamtąd wychodziły, akurat były wyszukiwane przez Atalanta. Akurat ci piłkarze, wchodząc w ten dryk Gasperiniego, robili największe postępy. Potem zwalniały ich kariery, potem utrzymywały się albo przyspieszały. No, Kessi przecież nie był wychowankiem Atalanty, nie był Gianluca Mancini. On był wychowankiem Violi, jeśli dobrze pamiętam, Spina Cola. No, Bastoni to jest najlepszy wychowany tak. katalanty obecnie grający, z tych, z tych którzy niedawno wyskoczyli ze szkółki w Dzingonie, ale można tutaj znaleźć rzeczywiście punkty wspólne, bo też mówiło się szczególnie za czasów Marka Papszuna o też tym takim bardzo skrupulatnym podejściu, bardzo wymagającym trenera Papszuna do piłkarzy. I nie, nie wszyscy właśnie. Taki nastrój wytrzymywali i też bardzo duży przemiał zawodników, bo w początkowej fazie przecież u Gasperiniego, jak spojrzymy na niektóre pozycje, jak choćby wahadła, to przemiał piłkarzy był bardzo, bardzo duży. Ale żeby nie rozlekać tego tematu, to jeszcze ostatni cytat z Joachima Neyle W Atalancie nie czujesz się traktowany jak człowiek, jesteś tylko numerem. Styl zarządzania oparty jest na strachu, nie ma kontaktu z trenerem na dłuższą metę. To było bardzo wycięczające psychicznie. No ale jest taki jest Gasperini, oby nie dopuszczał się rękoczynów czy, czy mobbingu, bo tego oczywiście nie pochwalamy, ale na pewno w Bergamo ma niesamowicie mocną pozycję, bo trzeba pamiętać, że on wziął Atalantę, która walczyła o życie, o utrzymanie w Serie A, wprowadził ją do Ligi Europy, do Ligi Mistrzów, do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Zajmował z nią miejsce na podium Serii A, wyprzedził Inter. Milan po raz pierwszy w historii trzecie miejsce Atalanty, rekordy punktów. Wszystko, co najlepsze Atalancie, przydarzyło się właśnie pod wodzą Gian Piero Gasperiniego. Dobra, to teraz czas na Polaków. Te sekcje przeniesiemy dzisiaj na początek ze względu na trwające zgrupowania, potem zajmiemy się już oczywiście tym, co wydarzyło się w ostatni weekend. Dla Polaków całkiem udany, nawet chyba najbardziej udany, bo pierwszy polski gol w tym sezonie, gol Piotra Zielińskiego, który ma dobry początek sezonu, był chwalony za dwa poprzednie mecze, w tym to jeszcze rozwiniemy oczywiście przy okazji omawiania meczu Napoli, ale do 60. minuty najlepszy w Napoli, a potem totalnie zgasł i popełnił błąd przy golu na 1-2, ale to jest piłkarz, który ma na początku sezonu po tych trzech kolejkach najwięcej kluczowych podań w całej lidze, bo aż 11. Do tego asysta Arkadiusza Milika wreszcie doczekał się wejścia na boisko w barwach Juventusu. Szkoda, że nie skończył z golem, ale na pewno pozytywne było to wejście, ale mogło być jeszcze, jeszcze lepsze. Asysta Mateusza Wieteski. Dobrze, że od razu Dało sobie znać, że już kibice Kaliari mogą go z czymś skojarzyć, i dobrze, że od razu wskoczył do wyjściowego składu trenera Ranieriego. No i Walukiewicz, tego jeszcze jego bym wyróżnił, bo z Sebastian w wyjściowym składzie Empoli i to była decyzja trenera Zanetti'ego nie kontuzja Ismailego, nie kartki, a po prostu wygrał w tym tygodniu rywalizację. Zagrał nieźle, ale mocno Federico Kieza jednak uprzykrzył mu życie w drugiej części meczu, bo i ta bramka trochę na jego konto on tak nie wracał na, na sprincie, może nie wierzył że dogoni, potem Kieza się wywrócił, może zabrakło mu też sił, raz też niesamowicie ograny przez Chiesa, ale wtedy bramka nie padła, więc do momentu tych dwóch sytuacji z Kiezą pozytywny występ, ale oczywiście te błędy rzutują na końcową ocenę, no i Łukasz Skorupski Łukasz Skorupski, który nie mamy wątpliwości, że, że nie jest kontuzjowany. Długo to trwało, aż Bolonia umieściła taką notkę na swojej stronie, że, że ta kontuzja jest, ale oglądaliśmy bardzo uważnie ten mecz i skróty, potem odwijaliśmy. No, nie widać tam żadnego momentu, w którym mogłoby dojść do urazła. Piłkarze Boloni w niedzielę mieli wolne, mają wolne aż do czwartku. Jakby była to kontuzja odniesiona w domu, to pewnie byłoby o tym jakoś głośniej, bo takie kontuzje często kiedyś Rio Ferdinand w łóżku, śpiąc, doznał kontuzji. Canizares, historia stara jak świat, przed mundialem spadła mu buteleczka szklana na stopę. No i też w jednym źródle potwierdziliśmy, że no raczej to jest ściema, no ale oficjalnie oczywiście mamy takie wieści, że, że kontuzja, chociaż no chyba każdy do tego podchodzi z uśmiechem, że no, wyjątkowo, tak, wyjątkowy timing tej sytuacji. No tak, bo też te komunikaty ze strony klubu, no chyba we wszystkich, jeśli pamięć mnie nie myli, była informacja, że to jest kontuzja odniesiona podczas meczu. No bo kiedy miałaby być odniesiona, prawda? Więc a podczas meczu absolutnie nie było nie było widać żadnego problemu, zwracaliśmy też uwagę na pracę nóg, jak te nogi wyglądają, czy gdzieś tam jakieś utykanie, cokolwiek jest. Też Łukasz Skorupski nie jest bramkarzem, nie jest zawodnikiem, który te kontuzje łapie jakoś często. Wydaje mi się, że jednak w ostatnim czasie to już Wojciech Szczęsny częściej urazy łapał. Popatrzyłem sobie na historię kontuzji Łukasza Skorupskiego. Oczywiście była jedna jeśli chodzi o nogi, bo tu nogi bierzemy pod uwagę, skoro mamy kontuzję lewej kostki, ta przed mundialem 2018 tam, biodro i rzeczywiście była to kontuzja poważna, ale wtedy na zgrupowanie jeszcze, znaczy on już na tym zgrupowaniu był, potem oczywiście okazało się, że uraz jest zbyt poważny, nie pozwalał mu trenować, ale tak, yy, ostatnich prawie 9 lat, 8,5 roku w Empoli i Bolonii zdarzały się urazy dłoni, rąk, ostatnie pauzy Skorupskiego to były dwa razy gorączka, raz zatrucie pokarmowe, koronawirus, złamany palec lewej dłoni, grypa, wcześniej jeszcze dwie kontuzje ręki i pod koniec 2000. No, jeszcze to Biodro po drodze. Pod koniec 2014 roku jeszcze jakaś kontuzja w Romie, ale nie udało mi się ustalić dokładnie czego. Osiem i pół roku i nie było niczego bardzo poważnego podczas sezonu ligowego. Tu się coś miało niby przydarzyć. Ale, ale no, wątpimy w to, aby, aby faktycznie coś, coś tutaj poważnego było. A też patrząc tak czysto piłkarsko z perspektywy Łukasza Skorupskiego, pomijając też wszystkie wątki poboczne, które są no, najistotniejsze w tym, co się dzieje, to przy problemach Wojciecha Szczęsnego Łukasz Skorupski mógł teoretycznie jechać na to zgrupowanie z dużymi szansami na występ. A tych występów w ostatnich latach jednak, w kadrze, no przez 8 lat uzbierał 8 od 2015 roku, w tym chyba 7 w ostatnich, w ostatnich 3-4 latach. Więc byłaby spora szansa, nawet może na występ przynajmniej w jednym spotkaniu, ale tej szansy nie będzie. Natomiast co do pozostałych Polaków, którzy jadą z Włoch na zgrupowanie reprezentacji Polski, to ok, wszystko wygląda naprawdę solidnie, bo no tak, Piotr Zieliński rzeczywiście do tej straty piłki kończącej się golem wyglądał bardzo dobrze, miał dużo swobody z przodu, oddawał strzały, strzelił gola, był groźny pod bramką niesamowicie, to była ta kontynuacja z poprzednich spotkań, myślę, że nawet jeszcze bardziej efektywna, jeśli chodzi o zagrożenie pod bramką rywala, świetnie wygląda Zieliński na początku tego sezonu Wieteska, tutaj bardzo mi się podoba to, jak on kieruje swoją karierą bo mówił, przychodząc do, do Cagliari też, że Clermont to był taki krok w europejskiej piłce. Pierwszy krok do tego, żeby potem pójść gdzieś wyżej, no robi awans jeśli chodzi o, o ligę, bo, bo ligę to jest pierwsza piątka, szóstka, Serie A to już jest top 3 jeśli chodzi o, o europejskie ligi i też przychodzi do Cagliari, które szukało wzmocnień na pozycję środkowego obrońcy, bo oni nie mieli tam startując w ten sezon dobrych piłkarzy, Alberto Dosena piłkarz, który grał przez większość kariery w Serie C Obert, młody Słowak który no też miał właściwie za sobą tylko jeden i to też niepełny sezon w, w Serie B, zagrali też raz na trójkę, na trójkę defensorów na początku sezonu, a tutaj tak 5 milionów euro za Wieteskę przyszedł też jeszcze zawodnik Pantelis Hacidiakos z Alkmar za 2 miliony euro kupili Skufeta którego moim zdaniem nie zawahają się użyć, bo on ma dobry sezon za sobą w Rumunii za 800 tysięcy euro. Wydali naprawdę solidne pieniądze jeszcze za Tomaso Audgero 2 miliony. Więc Kaliari kroi defensywę, która ma myślę stanowić jednak trochę o sile tego zespołu. Przynajmniej powinna, bo na razie ta defensywa przeciekała. Wieteska był jednym z wyborów. Od razu asysta, a w zeszłym sezonie ligę. Miał tylko jedną asystę na koncie. Ten sezon ligę zaczął od gola w pierwszej kolejce. Teraz od razu pierwszy mecz w Kaliari też, też jakieś liczby. Paweł Dawidowicz, który ostatnio prezentował się też bardzo solidnie, szczególnie w wyprowadzeniu piłki. Miał dobre liczby, jeśli chodzi o celne podania. Miał najwięcej podań w całym zespole i to z dużą przewagą nad zawodnikiem na, na drugim miejscu. Z tych dobrych występów Arkadiusz Milik, też asysta. Był blisko zdobycia bramki, bo ten strzał głową był naprawdę świetny. Szkoda, że to nie leciało parę centymetrów niżej, więc dawno nie było tak dobrej kolejki, jeśli chodzi o, o, występy, o występy Polaków. Tak, i oby tego było więcej. Też jeszcze ostatni temat poboczny, i przejdziemy do omawiania meczów, bo pytał jeden z naszych widzów, Don Pippo: myślicie, że kwara dostanie podwyżkę? Na razie chyba nie, ale też niesamowite jest to, że. W ostatnim czasie pojawiły się takie informacje w mediach, że akwarat i jego otoczenie negocjuje z Napoli, a biuro prasowe Napoli jest jedyne w swoim rodzaju. Oni często, jak coś im się nie podoba, jak coś jest fake newsem, lub nawet im nie jest, ale chcą, żeby ludzie myśleli, że to fake news, jak chcą coś zdementować, to po prostu piszą o tym na Twitterze bardzo wprost i napisali, że to są katcate. Czyli można to przetłumaczyć bzdury, bullshit, ale można to też przetłumaczyć jako pier... no, lenie, że tak powiem. I nie wyobrażam sobie, żeby jakikolwiek inny klub, nie wiem, duży polski klub, czy w ogóle polski klub, czy, czy zagraniczny, w taki sposób się komunikował, żeby siadał szef biura prasowego, pan Lombardy, i mówił: Dobra, ja tam zaraz ich wyjaśnię z oficjalnego konta na, na Twitterze. Naprawdę to, co się dzieje czasami na koncie na Twitterze Napoli, jest, jest niesamowite. Ale dobra, przejdźmy do omawiania spotkań. Wielkie derby Mediolanu już przed nami. No i omówmy te spotkania Milano Interu, bo na razie Milan Inter wyglądają po prostu obłędnie, po prostu obłędnie, szczególnie ten mecz Interu z Fiorentino, ale zaczniemy chronologicznie od piątkowego spotkania Roma kontra Milan. Wynik 1-2, ale tam były naprawdę dwie, trzy klasy różnicy, bo gdyby nie czerwona kartka, to, to nie byłby wynik na, na styku. Milan zdominował Romę. Milan pokazał, że to jest zespół, który może już w tym momencie bić się o duże rzeczy. Roma jest w głębokim kryzysie. Rafale AO, podobnie jak przed sezonem mówiliśmy, on się będzie rozkręcać i tak jak rok temu odpalił w derbach w trzeciej kolejce, tak tydzień temu już dobry mecz z argumentami, z asystami, z wywalczonym karnym, teraz już z pięknym, pięknym golem znowu możemy chwalić nowych piłkarzy w Milanie, bo tym razem Ruben Loftus' cheek z wywalczonym karnym z najwyższą oceną w La Gazecie, z występem od A do Z, bardzo, bardzo dobrym piłkarz, którego brakowało bo to w poprzednim sezonie mówiliśmy, że brakuje Kessiego, czyli brakuje piłkarza, który ma tę technikę ale ma też siłę fizyczną i też była ciekawa sytuacja, gdy chciał ściągnąć po tej czerwonej karce piłkarza Stefano Pioli ściągał właśnie Rubena Loftusa-Czika a Teo Hernandez pokazywał, nie, jego nie możesz ciągnąć, bo on jest silny, on jest mocny i tak gestykulował w stronę Stefano Piolego, Pioli w jego stronę krzyczał, ammonito, że on jest zagrożony, że ma kartkę, no, a nie może go stracić na, na derby, ale widać, że Ruben loftus cheek już cieszy się tą estymą ogromną wśród innych piłkarzy Milanu. Czerwona kartka dla Fikayo Tomoriego. Czy to osłabienie? Ostatnio to Mori w dużych meczach nie dowoził, więc yy, trudno powiedzieć, ale też zagwostka dla Stefano Piolego, co zrobić? Czy zagrać z Simonem Kierem, który te wielkie mecze rozgrywał, czy z Napoli, czy yy, pierwszy mecz przeciwko Tottenhamowi, jak wyłączył Harego Keina, na pewno to będzie zależało od planu na mecz, bo Simon Kier jest zbyt wolny, żeby. No, Postawić na niego w 100%. Bo wiemy, że Inter jest nieprawdopodobnie szybki. Że ma Markusa Tiurama, ma szybkie wahadła, ma barelle w środku pola. Ale jeżeli Stefano Pioli będzie chciał się cofnąć, zagrać niskim pressingiem i szukać kontrataków, no to wtedy Simon Kier może stać z tyłu tą defensywą dowodzić. Ale wydaje się, że logiczniejsze byłoby jednak postawienie na Kalulu, który po prostu jest młodszy, szybszy. Ale podsumowując Milan po raz kolejny utwierdził nas w tym, że dokonał dobrych transferów, że wszystko na początku sezonu wygląda myślę lepiej niż można było oczekiwać. Tak, spośród nowych postaci zdecydowanie, no bo druga linia, tu te drugie linie myślę o ofensywach, wiele mówimy co Calciokast właściwie, no bo tutaj z przodu po jednej i drugiej stronie jest potężna siła rażenia, więc skoro obie ofensywy są naprawdę mocne, to sprawdzamy co się dzieje na tyłach. W środku Milan wygląda świetnie, no bo Loftus-Cheek, Reinders, także radę Krunić, który wykonuje swoje zadania naprawdę solidnie. Jeżeli to przeciwstawimy środkowi pola Interu, to tutaj mamy dwie naprawdę, naprawdę świetnie zorganizowane Formację. Defensywa. Tu jest jedynie większy znak zapytania po stronie Milanu, bo Inter pokazał w tej kolejce: do tego jeszcze przejdziemy, że indywidualnie wygląda naprawdę no nie ma tam słabych punktów albo słabszych niż. Niż reszta, niż reszta zespołu. W Milanie te wątpliwości już mamy, bo, bo no musi, będzie musiał pewnie Stefano Pioli dostosowywać wybór personalny do, do taktyki na, na spotkanie, ale rzeczywiście ja też raczej wolałbym Kalulu niż, niż Kiera, bo no, to cofanie się, czekanie na rywala, czekanie na kontry nie wiem, czy jest najlepszym, czy jest najlepszym pomysłem, bo te ataki będą ze strony Interu sunęły. Ale Milan też musi, musi odpowiadać, musi, musi zagrać trochę wyżej. Nie wiem, czy bardziej asekuracyjna e, postawa, nastawienie do meczu niż, niż to Interu, e, tutaj będzie dobrym pomysłem. Natomiast, no. Możemy sobie zestawiać skrzydła, możemy sobie zestawiać wahadła, możemy zestawiać napastników. Na razie Inter i Milan pokazują, że, że są w formie niesamowitej. Aż 30 piłkarzy niestety po obu stronach wyjedzie na zgrupowania reprezentacji. 15 z Interu, 15 z Milanu. Naprawdę tak, dużo. A wiesz jak dużo. to jest? Zawsze ktoś wraca z kontuzją. Oby odpukać. Nikt teraz kontuzji nie doznał, a jeżeli ktoś musi, to z mniej ważnych piłkarzy, bo no my sami jesteśmy tak nakręceni na te derby, że nie chcielibyśmy, żeby nagle kluczowy piłkarz czy w Interze, czy w Milanie wypadł, a to będą długie podróże dla niektórych do Ameryki Południowej, do, do Ameryki Północnej. Niektórzy wrócą dwa dni przed meczem, jak choćby Musach z Pulisikiem. Oni wrócą chyba naj, najpóźniej, więc tutaj też jetlag, podróż. Akurat dla mnie Pulisik to może być wtedy jakaś tam zagadka, skoro wróci bodaj dwa dni przed meczem dopiero do, do Milanella, ale jak patrzyłem, inni piłkarze wrócą stosunkowo szybko. Na przykład taki Leo we wtorek, niektórzy już w poniedziałek, część w środę, więc w przypadku Milanu to największe takie zawahanie może być w temacie Pulisica. Tak, to no bo to są długie podróże, jetlag, yy, zakładamy, że nie ma żadnych urazów, no to Gdyby te derby, gdyby to było nie 48, a chociaż 72 godziny na odpoczynek, na jakiś trening, już konkretnie pod mecz, no tak naprawdę i pioli, i indzagi w przypadku tych graczy, bo nie będzie za bardzo z kim trenować podczas tej przerwy na kadry, Tutaj treningi no, nie mają za bardzo sensu. To jest tylko utrzymanie w dobrej formie tych, którzy zostają, ale to będą głównie rezerwowi albo, albo zawodnicy mniej istotni. Więc obaj trenerzy będą mieli bardzo mało czasu, będą musieli wykorzystać ten czas maksymalnie, żeby przede wszystkim mieć piłkarzy świeżych. Ja uważam, że te trzy kolejki to było przygotowanie do derbów. To, było, to był pokaz siły, to, było, to był czas na zgranie, to był czas na to, żeby zobaczyć, jak te ekipy funkcjonują. I tyle, więcej czasu nie ma. Jedynie przygotowanie pod stałe fragmenty, bo to na pewno będzie istotne, przygotowanie pod konkretne plany na mecz, to już właściwie tylko na to te 48 godzin może, może wystarczyć, no bo, bo na co innego. Trochę moim zdaniem lepiej by to jeszcze się ułożyło, gdyby skoro już mamy tę przerwę na kadrę, gdyby derby były w piątej kolejce, a nie w czwartej, gdyby chwila po tej przerwie na kadrę na kadrze jednak, jednak była. Ale okej, okay, może to doda też trochę pieprzu, trochę smaczku tym, tym derbom. Różnie bywało z tymi zawodnikami w ostatnich latach wracającymi z takich długich podróży, i myślę tutaj o piłkarzach z Ameryki Południowej niestety, choćby o Lautaro, bo czasami, czasami było tak, że on wyjeżdżał na zgrupowanie argentyńskiej kadry już zacięty z tą posuchą, ale potem wracał i się odblokowywał, czasami wracał i. I, i, I wręcz wtedy dopiero się, się blokował, albo ta, ta posłucha była, była jeszcze dłuższa, nie pomagało mu to zazwyczaj. Więc, okej, okay, może, może to będzie jakiś, jakiś smaczek jeszcze tych derbów. Kto jak zagra, kto wróci zdrowy, kto zmęczony, kto z jakimś urazem, bo, bo na razie trudno, poza tym o czym mówiliśmy, tą postawą w defensywie, znaleźć jakieś wyraźne różnice między tymi, między tymi zespołami. Jeśli chodzi o, o dyspozycję, o formę. Tak, ale to będzie lider kontra lider dwie najlepsze obecnie drużyny, powtórka półfinału Ligi Mistrzów i uwierzcie, że Włosi już tak grzeją temat, że tam u nas na przykład wiadomo, że jest zgrupowanie kadry i czy my gramy z Niemcami czy z Łotwą, to zawsze jest to kładka przyglądu dotycząca meczu, rozkładówki, niesamowicie dużo tych tekstów, nieważne z kim gra reprezentacja Polski. We Włoszech jednak ta piłka ligowa, jest ważniejsza dopiero gdy jest duży turniej, chociaż wiadomo, że Włosi nie zawsze w ostatnich latach jeździli, ale no w tym momencie do derbów to codziennie będą okładki, bo już nawet trzy ostatnie okładki dla gazety dotyczyły derbów. To już był Lautaro i Leao, i tutaj, i zestawienia tych tekstów i ta, ta presja, ta otoczka będzie tylko jeszcze rosła. Ale jeszcze o samym meczu, bo o Romie jeszcze nie mówiliśmy, a Roma. Zalicza naprawdę fatalny początek, najgorszy od prawie 30 lat, bo to jest punkt po trzech kolejkach. Rui Patricio, który znowu zawala, który prokuruje rzut karny na początku spotkania, potem oczywiście ma kilka dobrych interwencjach choćby przy uderzeniu Pulisika, ale w Romie teraz brak jest piłkarzy w formie, brak jest kogokolwiek, o kim moglibyśmy powiedzieć, że jest w dobrej dyspozycji. Mercato też nie dało, tutaj żadnych pozytywnych impulsów. Dzisiaj z tego Mercato tłumaczył się Tiago Pinto. ja musiałem po mieście długo pospacerować, więc sobie całą tę konferencję w trakcie słuchałem, załatwiając różne rzeczy i on tak tłumaczył się, mówiąc, no ale wiecie, mamy Financial play, mamy podpisaną ugodę z UEFA, no fakt, że Jose mówi, że bierzemy piłkarzy do odgruzowania, no bo nie jesteśmy Manchesterem City, mówi, ja chciałbym ściągnąć Declana Rice'a, ale przecież wiecie, że nie mogę tego tego zrobić i bardzo tak ważył każde słowo, bo nie chciał nagle gdzieś tam czegoś powiedzieć, co już media by nagle obróciły w jakiś konflikt między dyrektorem sportowym a trenerem. Ale rzeczywiście ma niełatwą pracę, Tiago Pinto. Ale w Romie w tym momencie brakuje piłkarzy w formie, bo wciąż jest bez formy choćby Lorenzo Pellegrini. To już jest kilkanaście miesięcy, gdy on jest bez formy. Dybala jest kontuzjowany, w tym ustawieniu które też preferuje trener Mourinho ważną rolę odgrywają gracze wahadłowi jak mówimy o Interze to mówimy o świetnych wahadłach ale do Interu jeszcze przyjdziemy, a tutaj w Romie no Christensen na razie nieporozumienie, Zalewski też niewiele, niewiele daje, Carstorp to też wiadomo, że już można machnąć ręką szansę otrzymał Zeki Czelik i co zrobił przy golu Rafaela Leon, no, zachował się w sposób niewytłumaczalny i brak tutaj na razie takich postaci, których mogą się złapać kibice Romy, może ten Lukaku, który wszedł i wyglądał całkiem nieźle, mimo że jest bez meczów, bez sparingów i to też wiele mówi o pozostałych piłkarzach Roma, ale też zobaczcie, że no ta degrengolada Romy, bo pamiętacie, że końcówka poprzedniego sezonu, tam wszystko postawiono na finał Ligi Europy, finał Koniec końców przegrana, ale jak patrzymy na Rom od końca kwietnia, to jest porażka z Atalantą, remis z Milanem, remis z Moncą, porażka z Interem, remis z Bologna, remis z Salernitana, porażka z Fiorentiną. Wygrana ze specją i potem mamy już nowy sezon. Remis z Salernitaną, porażka z Veroną, porażka z Milanem. No tutaj mamy jedno zwycięstwo na ostatnich kilkanaście Spotkań, więc. A to, to jest ze specją to też nie było bez problemu. Osmar. Pamiętasz, że, tak, że nawet tak, oglądaliśmy tak. ten mecz razem i e, różnie mogło tam być. Gdyby specja i Elas wtedy nie były w tak słabej formie, to, to kto wie. E, natomiast rzeczywiście te kluczowe pozycje, no bo mówisz o wahadłach, czego oczekujemy od wahadłowych? E, pracy, zaangażowania w defensywie, ale też e, odwagi w grze do przodu, wygrywania pojedynków, szybkości tego wahadła Romy nie mają Zeki Czelik nie dawał nic z tyłu a właściwie dawał, ale rywalom a z przodu też e, tej gry nie było nie ma w ogóle piłkarzy w tym momencie w Romie, którzy za plecami napastników byliby w stanie to grać dobrą piłkę robić to regularnie, pchać tę grę do przodu być takim mostem między egzekutorem z przodu czy Belotim, czy docelowo na przykład Romelu Lukaku e, a, a resztą zespołu Romelu Lukaku takim piłkarzem może być, który weźmie piłkę 30 metrów przed bramką, nawet dalej, przejdzie dwóch, trzech rywali, w sensie staranuje ich po prostu i, i strzeli gola. Ale na tylko takim planie, na tylko na to czekać, to niestety Roma może po drodze jeszcze sporo punktów stracić, a też niekoniecznie musi coś takiego wypalić, też sam, samo to co dzieje się w trakcie spotkań to jak meczami zarządza Jose Mourinho do tego też można się, a nawet trzeba niestety przyczepić no bo tak teraz patrzę na timeline tego spotkania co się działo w tym meczu, mamy 61 minutę jest 0-2, wylatuje z boiska Tomori pół godziny ma Roma na to, żeby wrócić do gry, żeby odrobić straty u siebie Traci te 10 minut, bo dopiero po 10 minutach wchodzi na boisko, schodzi z boiska czelik, wchodzi spinacola, wchodzi na boisko dopiero wtedy lukaku. Z 30 minut robi się minut 20. W ciągu tych 20 minut Roma dalej nie wygląda jak zespół, który ma gonić wynik, który ma tę przewagę liczebną wykorzystać. Robi się ciekawiej dopiero wtedy, kiedy w ostatnich 10 minutach nie ma już. Manciniego, czyli dopiero wtedy ryzykuje bardziej Mourinho ściągając jednego ze stoperów i dopiero w 92 minucie pada bramka na 1-2, dopiero w tych 30 minutach mieliśmy kilka minut, w których Roma trochę przyspieszyła, trochę przycisnęła, to martwi bardzo, bo mecze z Lasem, mecz, z mecz z Lasem mecz z Salernitaną można było coś tam czasem powiedzieć, że no i pech był i, i Lorenzo Monti broniący, i Kandrewa, który z kosmosu czaruje dwie bramki ale jeżeli to był sprawdzian tego na co stać Romę to niestety Romę w tym momencie nie stać na nic No tak, na szczęście grupę w Lidze Europy mają taką, że, że powinni powalczyć może to być znowu sezon, w którym Jose będzie musiał postawić na, na puchary bo bo w tym momencie trudno sobie wyobrazić Romę mocno walczącą o top 4, chociaż no po trzech kolejkach ciężko kogokolwiek skreślić, ale no na pewno nie o Scudetto. Takie głosy były po przyjściu Lukaku, ale to myślę takie zbyt optymistyczne. No to przejdźmy teraz do drugiej mediolańskiej drużyny, do kolejnego hitu tej kolejki, bo tak też trzeba nazwać mecz finalisty Ligi Mistrzów z finalistą Ligi Konferencji Europy Inter kontra Fiorentina. To moim zdaniem był najlepszy występ danej drużyny, jednej drużyny w tym sezonie. Nikt tak dobrze jeszcze nie zagrał. To była taka dominacja. Inter, który wytarł Fiorentiną podłogę 4 do 0. To jest wynik, który w ogóle nie odzwierciedla tego, co działo się na boisku. Myślę, że takim wynikiem byłoby 6 do 0. A przy większej skuteczności. Markusa Tiurama czy Denzela Dumfriesa, to spokojnie Inter wygrałby jak niegdyś za Atalantą, wbijając siedem bramek. A grał, no nie z zespołem, który przyjechał tam, nie wiem, w Coppa Italia z Serie B czy z Serie C, a grał z Fiorentiną, czyli z ekipą, która inwestuje poważne pieniądze na rynku transferowym, jak na włoskie kluby, która od dwóch sezonów już jest ponownie. W czołówce Serie A, która grała w finale Ligi Konferencji Europy, która będzie grać w europejskich pucharach. Obecnie, w tym momencie w Interze, trudno znaleźć słaby punkt, bo o ile mówimy w przypadku Milanu, że no ten drugi stoper, tak, że Tomori, do niego sami kibice Milanu mają duże obiekcje, przed derbami się zastanawiamy, czy Kier, czy Kalulu. Tutaj jest jakiś pewnie słabszy punkt. W Interze na, na ten moment, jak na Serie A, słabych punktów nie ma, chociaż zagadką pozostaje to, jak się do zespołu wprowadził Jan Zomer, bo na razie Inter ma trzy czyste konta. Inter, który pozwolił rywalom na najmniej, bo to XG, wspólne rywali z trzech kolejek Interu, Moncy, Cagliari oraz Fiorentiny było najniższe dotychczas. Inter najlepiej broni, bramkarz ma najmniej pracy, pewnie nawet z nami w bramce Inter by to spotkanie z Fiorentiną wygrał, bo tam niepotrzebny był bramkarz bo, bo to były dwie interwencje w ciągu dwóch minut jedna wymagająca, ale to najwyżej byłoby z nami w bramce 4-2, więc naprawdę Inter imponuje, Lautaro który no słynie jednak z tego, że czasem coś musi zmarnować, żeby potem zakończyć mecz z golem czy z większą liczbą bramek w tym meczu Lautaro miał dwie sytuacje Zdobył dwie bramki, pokazał co znaczy być skutecznym Markusowi Tiuramowi, bo tiuram ok. Gol, asysta, wywalczony rzut karny. Ale Markus Tiuram to jest piłkarz, który w tym momencie otwiera w Serie A zestawienie piłkarzy, którzy zmarnowali najwięcej stuprocentowych sytuacji: Abduarui z Frozinone 3 i Markus Tiuram 3. Więc Juram jeszcze potrzebuje czasu, ale i tak został wybrany MVP, bo grał naprawdę dobrze. Grał dobrze z Moncą, grał dobrze z Cagliari, grał dobrze z Bolonią, ale było w nim trochę Romelu Lukaku z początku czy z połowy poprzedniego sezonu, gdzie miał te łatwe sytuacje, a ich nie wykorzystywał. Do tego odrodzenie Stefana Defraja, bo nawet nie mówi się w przypadku Interu o tym, że kontuzjowany jest Francesca Czerbi, bo Stefan De Vrij wszedł na znowu bardzo dobry poziom, no i też wkład nowych piłkarzy w grę Interu, może nie jest tak duży jak w przypadku Milanu, bo tutaj Milan doraźnie musiał prawe skrzydło wzmocnić, nową linię środka pola zrobić, ale tak, Thuram na plus, quadrado z asystą, wejścia jego też myślę na plus, no, i Jan Zomer trzy czyste kąta, choć jak mówię, jeszcze w ogóle nie przetestowany. Tak, no łącznie rywale oddali sześć celnych strzałów w trzech kolejkach, w każdym meczu po dwa na bramkę Interu, ale też nie były to uderzenia, gdzie Zomer rzeczywiście musiałby wykorzystywać te, te sprężyny w nogach, które ma, bo na linii jest też świetnym bramkarzem. Natomiast faktycznie w Interze trudno dopatrzeć się, doszukać teraz słabych punktów. Bo wydawało się, że no okej, okay, ta Fiorentina to już będzie taki trochę poważniejszy sprawdzian. To już nie będzie kartkóweczka, jak spotkania z mącą z Cagliari, tylko to, to będą już trochę trudniejsze pytania. Można się zastanawiać, zadać podstawowe pytanie, czy to Fiorentina tak nie dojechała na mecz, czy to Inter i Fiorentinie w ogóle na boisko wjechać nie pozwolił. bo Okej, okay, Fiorentina miała za sobą spotkanie rewanżowe z Rapidem. W którym też nie szło jej dobrze. Tam rywal trochę pomógł w zdobyciu pierwszej bramki, pomógł też w zdobyciu drugiej, bo ta padła z rzutu karnego. Fiorentina z rapidem nie imponowała, ale z drugiej strony, Fiorentina w ofensywie, bo z tyłu mieli problemy, w środku pola mieli problemy, ale, ale pokazała w tym sezonie już, że może mieć 20-30 minut takich, że rywal nie wie, co się dzieje, jak lecze na przykład, które na początku sezonu wygląda dobrze. 2-0 prowadzenie, mogło być 3-0, gdyby nie słupek Dankana, potem oczywiście coś zaczęło się psuć, ale no z przodu Fiorentina ma potencjał zacny, Nico Gonzalez, Lucas Beltran, można sobie wybierać na prawe skrzydło, kto, kto ma zagrać na tym prawym skrzydle, środek z Mandragorą i, i Arturem, Biragi Dodo, którzy też lubią i grają do przodu bardzo dużo, nie mieli nic do powiedzenia w tym spotkaniu. Inter ich kompletnie zamknął, zabarykadował na własnej połowie, nie pozwolił dojść do żadnej sytuacji. No, Beltrana to my w ogóle w tym meczu nie widzieliśmy. Zmienił koenzola i też go nie widzieliśmy. Obaj są bez formy, tak? Bo tak. Beltran widać, że jeszcze musi się dostosować do gry w Europie, bo wiadomo, że to jest gracz, który miał świetne liczby w River Plate, w ogóle argentyńczycy mówili o nim jako o kolejnym takim mega snajperze, chociaż oni mają Juliana Alvareza z takich młodych graczy, który już jest w Manchesterze City, wygrał wszystko, co było do, do wygrania niemalże. Jest Lautaro, który ma nieprawdopodobną formę. No i no jeszcze... Ale Nico Gonzalez tak, w formie jest. To musimy jest, powiedzieć, że no, no, mecz, mecze, cztery gole na początku sezonu i zobacz, że defensywa Interu na nic Nico gonzalezowi w tym meczu nie pozwoliła, więc z jednej strony ja bym powiedział, że po trosze to jest to, co mówi trener Italiano, że to nie jest jego Fiorentina, że on nie poznawał swojego zespołu, że też bierze dużo winy na siebie, że, że sam Gonzales tego nie pociągnie, że on musi sprawić, żeby też inni piłkarze gole strzelali, bo Enzola nie miał okresu przygotowawczego takiego, jaki by sobie wymarzył, tam były pewne braki. Beltran też jeszcze musi się nauczyć pewnie gry we Włoszech gry w Europie, no ale Fiorentina totalnie nie dojechała, tylko wiesz, nawet jak Fiorentina miała gorszy moment, no to no integrał w taki sposób, że nie można tego nie docenić. Więc gdybym miał wskazać faworyta przed derbami, to bym powiedział, że nie ma czegoś takiego, bo często było tak, że kto wyglądał słabiej, to nagle w derbach zaskakiwał. Tak jest w derbach Mediolanu, tak jest. W derbach Rzymu, szczególnie w derbach Rzymu, szczególnie ten, któremu gorzej idzie, to potem wygrywa, ale czysto na papierze, to w tym momencie bardziej kompletnym zespołem jest Inter, ze względu na defensywę, bo w Milanie możemy się zastanawiać, co z tym środkiem, możemy się spodziewać jakichś błędów. Inter na razie jest perfekcyjny. Inter na razie jest maszyną. Ale procentowo bym to dał 52% Inter, 48% Milan, bo drugie linie, ta nowa Milanu, ją dopiero poznajemy, ale widać, że jak na serię A, tam jest bardzo dużo jakości. Ta Interu jest już tą, którą dobrze znamy, którą, o której możemy powiedzieć, że jest tą najsilniejszą albo jedną z dwóch, trzech najsilniejszych. A tak i Milan, i Inter na równi bo do ataku Interu jeszcze dorzucam wahadła ze względu na system. Jest Thuram, jest Lautaro, a w Milanie no, Pulisic, Leao, Olivier Giroud będący też w znakomitej dyspozycji. Więc jakby atak, pomoc na równi, ale defensywa, chociaż pewnie bramkarza Milan ma lepszego. Co by nie mówić, mówimy, że Zomer jeszcze niesprawdzony, no ale Pamiętamy go z Bayernu nie tak dawno. Myślę, że Mike Menią jest, jest lepszym bramkarzem. Jeżeli ktoś ma coś wybronić niesamowitego, to bardziej Menią, ale mimo wszystko tak minimalnie silniejszym zespołem, minimalnie wydaje mi się obecnie Inter. A co do samego Lautaro, policzyłem gole w 2023 roku i wyobraźcie sobie, że Lautaro Martinez w tym roku kalendarzowym ma więcej bramek od Wiktora Osimena co prawda tylko jedną, ale jednak więcej, co pokazuje, że ten wyścig o tytuł Capo niere może być nie, niesamowicie pasjonujący. Pytanie, czy Lautaro będzie miał te blackouty, które miewa, bo nawet jak tak scrollowałem jego wyniki, to tak było, że dobra, od kwietnia idzie super, potem było takie, wiesz, dwa miesiące prawie nic, ale już początek roku też był bardzo, bardzo dobry, więc pytanie, czy on te blackouty będzie miał i jak długie, ale jednak w tym roku 26 bramek Lautaro, 25 Osimen. To to Haaland ma 31, więc to nie jest wcale tak daleko. Wiadomo, że gra w lepszej lidze Erling Haland, ale Lautaro to nie jest to tak, że on tylko dobrze zaczął sezon. On po słabym mundialu wrócił i jest fenomenalny. Ale też zobacz, że i sam Inter nie tylko dobrze zaczął sezon, też świetnie zakończył. Dla mnie to jest kontynuacja tego Interu. Oczywiście już trochę personalnie. Innej formie, ale tego, który mieliśmy w końcówce sezonu. Ostatnich 11 ligowych meczów, jedna porażka, 10 wygranych. Ta jedna porażka to pozdrowienia dla Roberto Galiardiniego, przegrana z Napoli 1 do 3, a poza tym wszystko wygląda w jak najlepszym porządku. Jeszcze wygrana w finale Coppa Italia, finał Ligi Mistrzów z Manchesterem City, Romelu, Lukaku, nie będziemy gdybać, ale też różnie mogło, różnie mogło być. Też co do tych obrońców, bo porównujemy defensywy, ale ta defensywa Interu też, dzięki osobie Bastoniego, jest niesamowicie aktywna z przodu, bo wahadła. Oczywiście bardzo dużo jakościowych dośrodkowań. A przepraszam, że ci przerwy, ale tylko dodam w tym temacie cztery wykreowane sytuacje jako big chances określane w statystykach oficjalnych serii A najwięcej w lidze, wiesz, kto ma, ale Sandro Bastoni. No właśnie o tym właśnie chciałem powiedzieć, tak. że Bastoni, a. który wchodzi z zapleców nawet Federico Di Marco, nie tylko. Tak typowo dla środkowego obrońcę z piłką, nie tylko wyprowadzając ją z własnej połowy, tak jak nie wiem, robił to Kalidu Kulibali na przykład, tylko jeszcze podłączając się, się bez piłki, robiąc tę przewagę liczebną, na którą często rywal no nie jest przygotowany, bo to, że wahadłowych masz wysoko schodzących do, do środka, no to jest normalne, ale że jeszcze, jeszcze ci środkowy obrońca wychodzi i wybiega z za pleców obrońców, tak jak było przy jednej z sytuacji, i zamyka akcję strzałem, czy podaniem, wyłożeniem. Do wchodzącego napastnika, to to już jest coś, coś ekstra. Coś, czego no jednak środkowi obrońcy Milanu, yy, przy stałych fragmentach to wiadomo, ale w grze tego nie robią, tego nie dostarczają w takiej, w takiej formie, w takich, w takich liczbach więc to też jest przewaga defensywy Interu nad tą, nad tą Milanu. Pomijam wahadła, mówię o samych środkowych obrońcach. Jak Bastoni zachował właśnie takie liczby... A jeszcze Pavarda, jeszcze Pavarda nie pawarda. widzieliśmy, chociaż Darmian pokazuje, że on tego miejsca wcale nie chce oddawać, ale no wiadomo, że Benji... Pawart jest, jest dużo młodszy, pewnie jest no, lepszym piłkarzem, chociaż yy, no, nie powinien tracić miejsca tylko ze względu na głośniejsze nazwisko rywala, Mateo Darmian, ale pewnie w dalszej perspektywie, w dłuższej perspektywie to Pawart będzie tym pierwszym wyborem, no i defensywa Pawart, De w tym momencie, bo myślę, że Aczerbi nawet jak wróci do zdrowia, to z miejsca nie wskoczy do składu po tym, co pokazuje w tym momencie De że na razie na te najważniejsze mecze, czyli spotkanie z Milanem w Derbach, i następnie mecz z Realem Sociedad, to wyjdzie deFry, a dopiero po tym Acerbi wskoczy, żeby pokazać, że pokazuje ten sam poziom, prezentuje co w zeszłym sezonie. Ale naprawdę, jeżeli chodzi o defensywę, to, no to nie odkryjem Ameryki, mówiąc, że ta Interu jest najsilniejszą w Lidze. Jedną z najsilniejszych w Europie, bo na bazie tej defensywy Inter dotarł do finału Ligi Mistrzów. Ale to już mówiliśmy w zapowiedzi sezonu. Także w Milanie jest Tomori, w Juventusie jest Aleksandro, w Napoli nie ma partnera dla Rachmaniego, w Romie to właściwie w tym momencie nie ma nikogo. Jak tak spoglądamy, ta defensywa Interu na papierze. Ale my nie liczymy na to, że to będzie perfekcyjna defensywa w derbach, bo my oczywiście jesteśmy bezstronni, ale my chcemy, żeby to nie było tak, jak często bywa. Nawet nie tylko, jeżeli chodzi o hity Serie A, ale też pamiętam mecze w innych ligach, że lider, wicelider, wielkie oczekiwania, że zespoły w mega gazie, piłkarze w mega formie i nagle z tego mamy szachy, mamy rozczarowanie, mamy mecz zamknięty, mecz ze zbyt dużą presją, tylko że w czwartej kolejce, bo pamiętasz też te derby, z trzeciej kolejki z poprzedniego sezonu. Tam było dużo fantazji, tam było dużo swobody. Cieszę się, że to jest początek sezonu, bo derby, okej, okay, będą miały znaczenie takie emocjonalne, na to, co potem się może wydarzy w Lidze Mistrzów, na dalszą część początku sezonu, ale liczę, że jednak piłkarze podejdą bardziej wyluzowani, bo porażka w tych derbach niczego jeszcze nie przekreśli. I też myślę, że to trochę może być plus, że piłkarze tuż, ze, tuż po zgrupowaniach kadry te derby w sobotę zagrają, bo to napięcie w Mediolanie, które jak wiele osób nam opowiadało, które w tych derbach grało od Demetrii Albertiniego po, po Krzyśka Piątka, jest nieznośne. Lepiej napięcie wokół Mediolanu. derbów tak, Mediolanu jest nieprawdopodobne, bo to są dwa tak wielkie kluby w jednym mieście, wcale nie tak geograficznie Ogromnym i no tam, tam nie ma dzielnic takich, siakich, tam wszystko jest wymieszane, wszystko jest wymieszane, milaniści, interiści i to napięcie wpływa na piłkarzy. Teraz oni pojadą na kadrę, wrócą, będą jeden, dwa treningi, zagrają mecz i może to im da trochę tego luzu. Może ta presja derbowa i piłkarze Milanu, Interu nie słamsi, no bo no liczę, że to będą najlepsze derby, od lat albo takie, jakimi powinny być, patrząc, jak w tym momencie wygląda Inter, i jak wygląda Milan. Oby to nie było takie typowe rozczarowanie. Tak, rzeczywiście, masz rację. Z tym, że im dłużej wyczekuje się jak na jakiś mecz, nie mówię tylko o nas, ale, ale ogółem o, o kibicach, o, o piłkarzach, im bardziej to napięcie rośnie, tym, tym czasami bardziej mamy właśnie, no tak jak w przypadku derbów Rzymu, choćby w zeszłym sezonie, bardziej bitwę na boisku ale nie do końca piłkarsko ekscytującą. Czuć napięcie na trybunach okej, okay, ale, ale czasami brakuje po prostu tych, tych firewerków, tej bardziej otwartej gry. A tu mamy pewność, że jeżeli obie ekipy nawet trochę podmęczone wojarzami reprezentacyjnymi zagrają, wyjdą na boisko, to jakości będzie dużo. I mniej, tych, powiedziałbym, sznurków taktycznych na boisku, tym lepiej może być nawet dla, dla tego spotkania, bo ten mecz mogą zbudować pojedynki, ten mecz mogą zbudować indywidualności. Mamy ich tak dużo na boisku, po jednej i drugiej stronie tylu potencjalnych bohaterów spotkania, że, no powiem szczerze, tam mam nadzieję, że skończy się to minimum trzema, czterema golami łącznie. Z obu, z obu stron. Czymś na miarę tego, nawet czymś jeszcze więcej niż, niż te derby, kiedy Inter gonił, kiedy Milan wygrał, kiedy, nie wiem, mieliśmy wynik 4-2, kiedy padały bramki w samych końcówkach. Tu od początku, moim zdaniem, obie drużyny mogą zacząć tak, że będziemy mieli wymianę ciosów już, już w pierwszej połowie. No, jak padnie gol na początku meczu? Tego to Wam zdradzimy taką naszą kuchnię, że zawsze, jak jedziemy na duży mecz, to sobie życzymy gola. Na początku meczu, bo to od razu odblokowuje, sprawia, że jednak jeden zespół musi zaatakować, musi się otworzyć. Im dłużej się utrzymuje 0 do 0, to, to też my jesteśmy źli, no bo nam zależy głównie na, na widowisku i tylko właściwie na tym nieważne kto wygra, ale ważne, żeby było widowisko, żebyśmy mogli te emocje sprzedawać, a szczególnie jak jedzie się na takie pulsujące stadio Giuseppe Meazza. W dzielnicy San Siro, no to aż się chce, żeby te trybuny zawyły. Raz, drugi, trzeci, żeby te petardy hukowe, które zawsze wybuchają na, na tym stadionie, żeby je usłyszeć. Chociaż czasami można się tego dźwięku przestraszyć, ale na derbach oczywiście będziemy, bo to będzie fajny dzień w ogóle w Eleven, bo słuchajcie o 15 gra Juventus z Lazio, mega ciekawy mecz, tam będą na stadionie w Turynie Julek Kowalski i Tomek Zieliński, my jedziemy na derby Mediolano, więc dwa włoskie mecze ze stadionu jednego dnia, a jeszcze ekipa leci do Hiszpanii wieczorem, mecz Barca- Betis, więc zastanawiam się, kto te mecze z Dziupli, z Warszawy skomentuje. Wszystkie ale... Piotr Czachowski. Tak, wszystkie Piotr Czachowski, ale my będziemy od piątku grzać się w Mediolanie, pijąc dobre kawę shikierato i czekać na derby. Dobra, o derbach na pewno jeszcze po derbach. Będziemy bardzo długo dyskutować, więc czas przejść na do kolejnego spotkania, do kolejnego hitu na poli, które Zalicza już w trzeciej kolejce pierwszą porażkę. Lazio, które się odradza, tak nam się wydawało, też o tym mówiliśmy przed tygodniem, że to byłoby zbyt proste, zbyt banalne, to nie byłoby wedle logiki serii A, gdyby Milan zlał Romę, a Napoli zlało, zlało Lazio. Milan swoje zrobił, ale już Napoli lekcje futbolu od Lazio otrzymało. I tak bym Napoli podsumował, że Napoli było właśnie jak Piotr. Zieliński w tym meczu, bo Napoli do pewnego momentu grało dobrze, w pierwszej połowie dominowało i tak samo Zieliński był bardzo dobry. Mógł mieć nawet dwa gole, bo raz mu wyjął na początku drugiej połowy świetny strzał Prowedel i potem zgasł. I potem mamy mecz, w którym otwiera strzelanie w Napoli, trafia Zieliński, a dostaje noty chyba 5,5, tylko czy 6, czy 5,5. W większości przypadków to naprawdę nisko no bo jednak yy, oceniamy cały mecz, a nie tylko gola i to jest strata przy bramce na 1-2 i potem też yy, no totalnie Piotrek jak i całe Napoli zgasło i, 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 i nie wiem jak to interpretować, czy to jest yy, po prostu taktyczne rozegranie tego meczu przez Sariego który tak podpuścił Garcia chodź, 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 chodź wyżej tak jak lubisz a ja cię złapię na, na kontry bo Napoli grało zdecydowanie za wysoko to była woda na młyn dla dla Lazio to spokojnie mogło się skończyć wyższym wynikiem. Te kontry Lazio były znakomite. Gdy jest w formie Luis Alberto, Felipe Anderson, to Lazio z kontrataku jest bardzo groźne i też no, można powiedzieć, że no tak nam się wydaje, bo te, te myśli wymienialiśmy nawet w trakcie meczu, że na Politach fizycznie, fizycznie bardzo słabo w drugiej połowie wyglądało i ta zmęczona noga, która wiadomo, że jest już mniej precyzyjna, mniej dokładna, to sprawiło to zmęczenie, że było tyle błędów prostych w rozegraniu. I tak Rachmani oraz Żuan Jezus to nie są mistrzowie pod tym względem. Brakuje Kimindze, który w tej budowie, konstrukcji, akcji uczestniczył, ale mimo to tych błędów było za dużo. Tak, no, wyglądało to tak, jakby w Napoli takie zmęczenie po trudnym, ciężkim okresie przygotowawczym y, zaczęło no, pętać te nogi gdzieś w okolicach 50-60 minuty, jakby oni tymi atakami z pierwszej połowy, z pierwszych 30 minut się wypompowali y, y, i potem Lazio, a Lazio właściwie grało swój mecz cały czas, bo rzeczywiście patrząc na spotkanie z Jeną, patrząc na spotkanie z lecze, Lecze jeszcze grało do przodu skrzydłami, praktycznie cały mecz. Tam te skrzydła z kolei w Lazio kompletnie nie funkcjonowały, ale Genoa była już zespołem, który obnażył podstawowy cały czas problem Lazio w meczach z zespołami, które zamykają się, które zamykają dostęp do własnej bramki, bronią się dziesięcioma piłkarzami z pola, jeżeli nie funkcjonuje idealnie współpraca między Luisem, Alberto a Immobile, jeżeli nie pomagają też ci zawodnicy grający po bokach, nie pomaga środek pola, to wtedy takiego rywala nie da się otworzyć. A tutaj Lazio dostało rywala, który od 30 minuty, od początku drugiej połowy po 60 minucie otwierał się coraz bardziej, który pozwalał na grę, który dawał się wyciągać, a który nie miał też piłkarzy którzy mieliby szybkość aby wracać przy tych kontrach bo nie ma takiej szybkości Rachmani, nie ma takiej szybkości Żułan Jezus, nie było też nóg, które by niosły pomocników, nie było takich nóg ulobotki, nie było takich nóg koł Zambongisy, nie było też ostatecznie uziela, bo gdyby to były nogi yy, świeże, to, to on myślę zdążyłby, interweniowałby by skutecznie a Alacio te nogi niosły. Alacio, które też grało bardzo inteligentnie, bo korzystało na błędach w ustawieniu Rachmaniego, na błędach w ustawieniu w ogóle defensorów. Ta bramka po zagraniu do Luisa Alberto Felipe Andersona. Felipe Anderson pozwolono mu dwa razy na dogranie piłki. Raz w nogi rywala, drugi raz pod nogi Luisa Alberto, który był kompletnie niepilnowany. Nikt się nim nie zajął. Na patrzano, patrzono, a, a nie na Luisa Alberto. Te kontry z których padały bramki pospalonych też no, mieć tyle miejsca w starciu z Napoli to się nie zdarzało w, poprzednich, w poprzednim sezonie, ok, tam były mecze, w których słabszy rywal strzelał gola strzelał dwa, tak jak Bolonia ale czy, czy Udineze które z 0-3 zrobiło 2-3 też już na podmęczonym wtedy trochę w końcówce Napoli ale to co robiło Lazio mieli wszystko, przestrzeń Luis Alberto zagrał fenomenalne spotkanie Dobry mecz zagrał Felipe Anderson wreszcie po tych dwóch słabych. Daiichi Kamada też dał więcej niż w dwóch pierwszych spotkaniach, gdzie był trochę nie, nieprzydatny, niepotrzebny. Czasami w tych akcjach przeszkadzał wręcz. No i Mauricio Sari, który pokazał, że akurat rozpracować mocnego rywala, a szczególnie kiedy jest to właśnie Napoli, potrafi, bo w zeszłym sezonie mówiliśmy o tym samym. Sari pozamykał boczne strefy, pozamykał te miejsca. Te korytarze, gdzie normalnie hulają, kwara, hulali, kwara, Di Lorenzo, hulali Politano z Lozano, boki w ogóle nie miały jak funkcjonować. I środek zagęścił też i wygrał to spotkanie dzięki bramce Vesino Tutaj też taktycznie Garcie rozpracował. No, chyba bezbłędnie, tak można powiedzieć, bo to tu mogło być 4-1, 3-1 bez większego problemu. Jaki zarzut pod jeszcze adresem Napoli, poza środkową obroną. I jednocześnie nie dali nic ekstra zespołowi i Osimen i, I Kwara Niestety. Tak, tak to wygląda, jak jak jeden i drugi z tych kluczowych piłkarzy dla zeszłosezonowego sezonowego Napoli nie dojeżdża w tym samym meczu. Ale wiesz, porażka sprzed roku to jeszcze była po takim meczu, gdzie okej, okay, chwaliliśmy Sariego, ale jednak było takie poczucie, że przegrał zespół, który na boisku zaprezentował się lepiej. W piłce czasem tak bywa, bo te niespodzianki są częścią piłki nożnej, ale tutaj jednak Napoli przegrało, bo było zespołem w drugiej połowie stłamszonym, bezradnym. To była taka bezradność Napoli w drugiej połowie, którą bym porównał do tego meczu pamiętnego z Milanem, czyli 0-0-4. Naprawdę. I to martwi. Widzę wielu obserwatorów z Napolu, że to nie była zwykła porażka, to była porażka. Gdzie zostali wypunktowani, gdzie nie mieli za wiele argumentów właśnie w drugiej części meczu, ale zobaczymy jak na to zareaguje Rudy Garcia, trener doświadczony. Czy wyciągnie wnioski, jakie wyciągnie wnioski. Pytacie nas o Natana, pyta Don Pipo, no my też nie wiemy, bo Natanie na razie nie ma wielu informacji. Ja widziałem taki wpis gdzieś, że ktoś tam... Kto oglądał Ligę Brazylijską na polskim Twitterze, go chwalił, że, że to jest dobry zakup, ale yy, czasem, szczególnie na pozycji obrońcy, no, potrzebujesz czasu. Łatwiej wrzucić piłkarza z ofensywy tuż po transferze. Często jest tak, że niemal z samolotu piłkarze ofensywnie lądują na, na boisku, choćby linczem od razu po transferze szansę zaczął otrzymywać, a w przypadku defensora Tutaj na razie nie ma chyba Rudy Garcia zaufania do Natana. Pytanie, czy, czy je zyska, czy te dwa tygodnie, nawet teraz, które ma na pracę z Natanem, sprawią, że po przerwie na kadrę, gdy już zacznie się grać co trzy dni, gdy wróci liga mistrzów, czy, ty, czy wtedy Natana będziemy oglądać? No bo potrzebują kogoś, kto okaże się gra, kozakiem, nowego kozaka. Tak jak wyciągnęli Kwarackel, Ekima, Ongise. Teraz potrzebują, żeby Natan był właśnie kozakiem. No to na koniec jeszcze mamy Juventus. Juventus, który grał z Empoli, z Empoli, które o i w tym sezonie jest kandydatem do spadku. Ja Empoli nie dawałem w mojej trójce do, do spadku, ale, ale myślę, że Empoli może mieć ogromne kłopoty. Niski wymiar kary, Juventus, który od początku dominował, miał pełną kontrolę, dlatego można pochwalić defensywę Juventusu, bo o ile z Udinese było czyste konto, ale było dużo sytuacji, w drugiej połowie ze strony Udinese musiał interweniować Wojciech Szczęsny, z Bolonią to była w pierwszej połowie bardzo groźna Bolonia, która czuła się jak u siebie w polu karnym Juventusu i to mogło się skończyć stratą więcej niż jednej bramki, to tutaj oczywiście Juve bardzo pewne z tyłu. Pytanie, czy to też nie wynika z klasy rywala, no bo jednak Empoli w tym momencie nie ma za bardzo kim straszyć, no bo Francesco Caputo już swoje lata ma, miał swoją chwilę w Serie A, 5 minut nawet w kadrze grał, ale w tym momencie to nie jest gość, którego będą się bać, szczególnie defensorzy Juventusu, nie wiem, Cancelieri, wchodzący z ławki Giazzi, no poza Baldancim tam nie ma na kim zawiesić oka. Baldancim jeszcze nie jest takim piłkarzem, żeby w pojedynkę Empoli mecze wygrywał. Na pewno buduje postawa Kiezy, buduje ten jego gol, to, że, to, że on znowu trafia. Końcówka sezonu to były gole Federico Kiezy, początek sezonu mamy gol z Udinese, gol przeciwko Empoli. Na plus te minuty także Pogby, bo widać, że on ma jakość. Ale ja nie wierzę, żeby Pogba był piłkarzem zawodowym jeszcze takim piłkarzem, który jest w stanie rozegrać 2,5 tysiąca minut czy 2000 minut w sezonie. Nie wierzę w to. Ale wierzę, że Paul Pogba może być kimś, kto po prostu będzie graczem, który wchodzi na 20-30 minut i daje coś ekstra. Tylko to kogo też, na, stać tylko... na takiego gracza na 20 no, minut. Takie właśnie, bo, bo on zarabia przeogromne pieniądze. Jak jeszcze byśmy tak y, proporcje, minut co do zarobków, zrobili to rzeczywiście absolutnie najwięcej w Serii. A wtedy jego pensja byłaby większa niż ta, którą inkasuje w Napoli, choćby Wiktor y, Osimen. Y, coś tam sobie zrobił pogba z plecami, ale ponoć nic groźnego, ale duży problem widzę w Juventusie, choćby na wahadłach, bo mówiliśmy o tym, że w Romie te wahadła nie działają, że choćby w Interze funkcjonują znakomicie, no a w Juventusie na wahadle wychodzi McKenny, który, no to nie jest jego pozycja, który stara się, ale ma problem z dokładnym dośrodkowaniem, z drugiej strony Kostić zagra, zagrał chyba tylko dlatego, że nie udało go się wypchnąć latem i, i trzeba mu dawać jakieś minuty, ale też to nie był występ przekonujący, w pierwszej kolejce błys błyszczeli tak, wahadłowi Juventusu. Druga słabo, trzecia słabo. Tutaj na pewno będzie problem. No i Duszan, który zmarnował rzut karny i potem nie potrafił się odkręcić, bo to był najsłabszy mecz w tym sezonie Wlachowicza. I nie chodzi mi o zmarnowany rzut karny, tylko że on po tym rzucie karnym jakoś już nie potrafił się na boisku odnaleźć. Tak, czy znaczy w ogóle wydaje mi się, że w takim sezonie, jaki ma teraz Juventus. De facto tylko z ligą, no bo kopa i tak ruszy dopiero w styczniu, więc to jest parę miesięcy gry w zasadzie tylko co tydzień, to także, a może przede wszystkim na tych wahadłach, to my zmian nie powinniśmy oglądać. Cambiazo no, pokazał w pierwszych tygodniach, dniach sezonu, że, że no taktycznie, także indywidualnie, już, jeśli chodzi o samego zawodnika, to, to jego występy wyglądają lepiej. Taktycznie bardziej pasuje, jest piłkarzem bardziej nieprzewidywalnym. Juventus z nim jest bardziej nieprzewidywalny, aniżeli z Filipem Kosticiem. Wlachowicz, który wygląda na piłkarza ciągle żyjącego na boisku, naładowanego energią, a może właśnie przeładowanego czasami, bo wiemy, że im dłużej mu nie idzie choć akurat początek sezonu też miał dobry, ale w meczu, kiedy mu nie idzie, kiedy pojawia się jakaś seria bez gola, on zaczyna się irytować i, i potem ta gra też wygląda u niego coraz, coraz gorzej. Cieszy na pewno z perspektywy Juve to, że znów Federico Chiesa z golem niełatwym, bo trzeba było rzeczywiście szybko się podnosić po pominięciu bramkarza i, i, i uderzać, ale to też dla niego stadion ważny, Carlo Castellani, bo właśnie on tam też pod koniec sezonu trafiał. Gdzie bardzo długo przecież czekaliśmy na jego gola ligowego po powrocie po, po kontuzji. Tutaj gola strzelił. Defensywa, która też chyba też znowu głównie przez, przez Danilo, wyglądała solidnie, no bo ostatecznie to Empoli z przodu nic nie zrobiło. Jedynie ten strzał Mati i destro no ale to Destro akurat z takich strzałów. Ony Mattia Destro, wiesz. Świetny, nowy, tak, świetny nowy luk, luk. Imidz, Tak, bardzo, bardzo dobrze wyglądał. Natomiast y, to była jedyna tak naprawdę poważna sytuacja ten strzał Mattii Destro ze strony Empoli. Więc Juve, można tak to podsumować, skoro już przerwa na kadrę, pół meczu z Udinese, pół meczu, pół z, Bolonią meczu z Bolonią i momenty z Empoli, które nawet. Szczerze, nawet Juventus nie musiał grać fireworków dobrej połowy, żeby to, to empoli też mieć na, na rozkładzie, bo, bo to empoli z tych rywali wygląda, wygląda najsłabiej. Ale Więc, wiesz, 7 punktów jest nieźle. Tym, nyni, tak. tym bardziej, że widać, że jeszcze margines jest ogromny, bo dużo brakuje. bo Mówiliśmy o tym, że w defensywie może być lepiej mimo dwóch czystych kąt. To sam Allegri o tym wspominał. Same liczby to pokazują, na ile Juventus pozwalał rywalom. W środek pola. No to Locatelli może nieźle zaczął, ale też to nie jest jeszcze Locatelli w tym meczu, mówię, bo ogólnie początek sezonu ma bardzo słaby. Rabio, no to to nie jest rabio z poprzedniego sezonu. Zaczął od gola z Udinez, ale potem czy z Bolonią, czy z Empoli. To naprawdę przeciętne występy. Miretti. Yy... On tak rzeczywiście raz zagra coś fenomenalnie, potem straci, widać, że to jest młody piłkarz. Jedni mówią, że, że właśnie te, te genialne zagrania pokazują, że, że jest to wielki potencjał, a ktoś inny powie, że no przez to, że tyle błędów popełnia, i tak to jest przeplatane, to się nie nadaje, więc no jeszcze widać, że, podobnie jak w przypadku Romy, tak? Brak piłkarzy wielu w formie, brak stabilizacji, no ale wyniki skrajnie odmienne, tak? Bo Juventus może być z początku sezonu zadowolony, bo jest na podium, ma 7 punktów, rywale punkty tracą mają już przewagę nad Romą, nad Lazio, są nad Napoli, nad Atalantą. Ale taką weryfikacją dla, dla, dla Juventusu będzie teraz rywalizacja, właśnie z Lazio. Że jakby tak, tak. Po tym będziemy mogli, tak wiesz, powiedzieć, jak ten Juventus może wyglądać na początku sezonu, bo, bo na razie grali ze słabym Udinese, ze słabym bardzo słabym Empoli, a już z taką średnią, niezłą, z taką no z klasy średniej wyższej włoskiej Serie A, ale jednak poza czołówką Bolonią, to już tak kolorowo, tak dobrze nie wyglądało w pierwszej połowie, bo w drugiej Juventus grał bardzo dobrze, więc ja czekam na mecz z Lazio, żeby tak naprawdę powiedzieć coś więcej Juventusie. Tak, rzeczywiście, no bo teraz już jakby mamy namacalny dowód na to, że to Lazio yy, oni są w stanie wrócić na dobry poziom. To jest wicemistrz Włoch, to jest zespół, który potencjał ma cały czas duży, tylko pewnie będzie nieregularny w tym sezonie. Wiele na to wskazuje Juventus, nie może być aż tak nieregularny, oni nie mają wymówki, nie mają alibi. Lazio będzie miało Europejskie Puchary, Ligę Mistrzów, Mogą pojawić się kontuzje, i będzie ciężko to poskładać Seriemu pewnie. A Juventus nie ma po prostu nic innego na swoje usprawiedliwienie, jeżeli nagle zacznie tracić punkty. Szczerze, to powinno być 9 punktów po trzech kolejkach, ale równie dobrze, gdyby nie pudło Fergusona, przy stanie 1 do 0 dla Bolonii mogło być ich 6, więc nie jest źle i tak. Natomiast faktycznie. Pewnie ten prawdziwy, albo inaczej, zobaczymy, jaki jest prawdziwy Juventus na początku sezonu, dopiero z Lazio, kiedy no, problemów może być trochę więcej, kiedy rywal będzie jednak dużo, dużo bardziej wymagający. Ale jeżeli chciał trochę pooszczędzać siły, grać na zaciągniętym ręcznym Allegri w pierwszych trzech kolejkach, to to zrobił. Ten ręczny był zaciągnięty dość, dość długo. Niech go Zatem zwolni na mecz czwartej kolejki, żeby zobaczyć Juventus grający już trochę, trochę odważniej, no ale czego ja wymagam? Od trzech lat już tego wymagamy. No tak, no tak. Tym bardziej, że kadra Juventusu to jest wciąż kadra, która zarabia najwięcej, chociaż wiadomo, że, że, że to Monte Ngadži, jak mówią Włosi, że to zostało bardzo mocno uszczuplone. Więc można i trzeba wymagać. Od Juventusu, który nie gra w europejskich pucharach, to od Maxa Legrego który już po powrocie długo pracuje, no i ma obowiązek grać o najwyższe lokaty. Juventus bez pucharów, no musi być o, o Scudetto, chociaż na pewno no, w tym momencie wygląda słabiej niż Milan, czy, czy Inter i też ta kadra jest, mimo że kosztuje dużo więcej. Piłkarze zarabiają więcej, no to jest to kadra słabsza od Interu czy też od Milanu. Ale z pozytywów na koniec tematu juventusowego, dwa mecze na wyjeździe wygrane, a mecze na wyjeździe to był duży problem w poprzednim sezonie, więc tutaj też jakiś pozytyw. Będziemy powoli kończyć, ale jeszcze dwie sprawy. Ogłoszenie, że za tydzień jesteśmy, za tydzień nadajemy. Nie będzie kolejki ligowej w weekend, ale będzie Calciocast Extra. O tym Wam przypominamy. To będzie poniedziałek wyjątkowo. To będzie poniedziałek, czyli 11 września o godzinie 18. Calciocast Extra. Życie, twórczość Silvio Berlusconiego. Jak trzeba o... w wielkiej grze. Takiej tak. tematy kiedyś pani Ryster rzucała. Życie i twórczość. Tak, życie i twórczość. Paręca nie, nie tylko piłkarska, nie tylko biznesowa. Silvio Berlusconiego. Dużo ciekawostek, dużo mamy nadzieję fajnych rzeczy wam opowiemy. Taki typowy podcast tematyczny. Takie odcinki będą się też pojawiać, bo też w sądzie przed sezonem tak połowicznie. Niektórzy chcą bieżączki, niektórzy więcej anegdot, więc. Takie specjalne odcinki będą się pojawiać. Więc Berlusconi to jest tak ciekawy temat, bo oczywiście nie będziemy mówić, nie wiem, że urodził się tego i tego i tak dalej. Będziemy też oczywiście o wielkim Milanie opowiadać, szczególnie o latach 86 w górę, 94. Pewnie ten okres początków szczególnie był najciekawszy, ale potem też dalej o Adriano Galianim, bo to też no nie, nie można mówić o Silvio Berlusconim, pomijając osobę Adriano Galianiego, więc nie tylko fanów Milano. Zachęcamy, żeby z nami być za tydzień, 11 września o godzinie 18.00. Zobaczymy, w jakich będziemy nastrojach po meczu wyjazdowym w Tiranie. Ale być nie, może. Nie opierałbym no... naszych nastrojów w grę reprezentacji. Lepiej. Ale wiecie, wszędzie będzie milone, wszędzie będzie milone, albo wygrana, albo porażka, albo remis, to też będzie porażką. A tutaj takie oderwanie, miły temat, więc. I jeszcze będziemy wam o tym dawać znać na Instagramie, na, na Twitterze, że za tydzień, 11 września, poniedziałek 18, odcinek specjalny o Silvio Berlusconim, ale jeszcze pytaliście nas o europejskie puchary. Co myślimy o tych grupach? Panie Dominiku, to może o Lidze Mistrzów, bo tam tak. Europie, czy konferencji. To palicho. No to co, idąc od, od Lazio, no bo ta grupa Lazio jest taka, że tam może się wydarzyć absolutnie wszystko. Skoro kończyliśmy e, prawie że Maurizio Sarim i, i, i wygraną z, z Napoli, to tam równie dobrze może to się skończyć i wyjściem, dla mnie trzecie miejsce w przypadku Lazio to, to już będzie dobry wynik, ale ale w tej grupie może się wydarzyć absolutnie wszystko, tak jak w tej grupie z Tottenhamem, z Marsylią, ze Sportingiem w zeszłym sezonie Ligi Mistrzów. Może być walka do samego końca. Super grupa Milanu, super pod tym względem, że i medialna, i ciekawa historia pod te mecze, ale niestety też bardzo wyrównana, piekielnie trudna. Od czwartego koszyka Newcastle. Borussia Dortmund, zobaczymy czy się przyszykuje, bo na razie słabo gra i, i Paris Saint-Germain. Tonali, Donnarumma wracają na San Siro. Inter moim zdaniem wyjście z grupy Napoli, fajnie, że Real Madryt medialny, klasowy zespół, no i też musi być. Czy z drugiego miejsca na razie wygląda na to, że bardziej tak też, też musi, musi z grupy wyjść. Tak to tak. Pokrótce. Ale wiesz, Włosi nigdy nie wyszli w komplecie, odkąd włoś, już nie, nie ma odpadnie, tak, tak. Od, odkąd już nie ma tej podwójnej fazy grupowej, która była, no to odkąd już mamy Ligę Mistrzów w formacie, który znamy z ostatnich lat, to Włosi no, nigdy nie wyszli w komplecie z grupy. Nigdy. Nawet w czasach, gdy Serie A była powiedzmy poważniejszym graczem, była mocniejsza na tle innych lig, no to też się nie udawało i tak jak Anglicy właściwie zawsze wychodzą w ostatnich latach albo cztery kluby, albo nawet pięć, jak Hiszpanie zazwyczaj też. Cztery, chociaż różnie to, to bywa. W przypadku Hiszpanów, Niemców ale Włosi no nigdy nie mieli sytuacji, żeby cztery zespoły wyszły, więc przy takim losowaniu będzie to bardzo ciężkie, bo myślę, że Napoli ma obowiązek wyjść jako mistrz, jako zespół losowany z pierwszego koszyka. Wszyscy w Napolu byli przekonani, że to będzie Real Madryt i to jest Real Madryt. Union nie mogą zlekceważyć Unionu, nie mogą zlekceważyć Sportingu Braga, ale liczę, że Napoli, jak no pokazało kapitalną, kapitalne rzeczy w poprzednim sezonie, to też. O tym bardziej, że nastawiony jest De Laurentiis głównie na Ligę Mistrzów. Oczywiście top 4 w Serie A musi być, ale Liga Mistrzów to jest w tym sezonie jego oczko w głowie. Intergrupa bardzo mi się podoba, bo to jest grupa, w której spokojnie można powalczyć o trzecie, o Tfu, o pierwsze miejsce. A, a wiemy, jak to wiemy, jak... nie wyjdzie. A wiemy, a wiemy, jak to jest ważne. Nie? No bo potem wie... zazwyczaj włosy, wychodzą, to z drugiego miejsca. I to te, też jest problem, bo. Bo potem jednak trafiasz siłą rzeczy na, silnie, na silnego rywala, i, i ta, ta jedna ósma może być już końcem Twojej przygody. Ale Inter od Interu oczekuje pierwszego miejsca, mimo że grupa jest bardzo silna, bardzo wyrównana, bo Sociedad, bo, bo Salzburg, bo, bo także właśnie Benfica, z którą Inter już nie tak dawno grał. Ale od Interu, jako od jedynej włoskiej ekipy, ja wymagam pierwszego miejsca w grupie, patrząc na to, jaki ma skład, jaką ma grupę, mimo że ma grupę bardzo silną, relacja ma przeogromnego farta, yy, ale wiemy, że nawet, nie wiem, rok temu z grupy w Leeds Europy nie wyszli, więc zobaczymy jak to będzie. A co do Milanu, ja też się cieszę na tę grupę, yy, chociaż to jest grupa z najsilniejszą drużyną z czwartego koszyka i najsilniejszą z trzeciego, no bo Milan taką był. Milan i dostał to Newcastle i też nie dostał nikogo takiego ulgowego, no bo dostał jednak PSG, a nie Feyenoord, więc, yy, ale Milan może powalczyć. Bałbym się i myślę, że Milan rok temu, by z tej grupy nie wyszedł. Milan sprzed roku. Ten jeszcze Milan z Salem Akersem, z Messiasem, No, jednak ten Milan obecny jest silniejszy, ma szerszą, mocniejszą kadrę. Nie będzie nie jest faworytem moim zdaniem, do wyjścia, ale jak najbardziej może, może o to powalczyć, chociaż pewnie. No PSG typujemy jako ten najsilniejszy. Newcastle bez ogrania w Pucharach, ale to jest bardzo silny zespół. Borussia słabo zaczęła, ale też no, to jest jednak Borussia Dortmund. Ale Milano nie skreślamy na pewno. Jeszcze pytacie nas, kiedy będzie terminarz na piątą kolejkę? Pyta Creative V2. W sumie to powinien już być, bo właściwie się wydawało, Włosi czekali że... tylko na, ogół, na losowanie Pucharów. Terminarz Pucharowy już jest. Coppa Italia grała, i, 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 i będzie kolejka, ale to już nie ma znaczenia. Będzie jeszcze jedna, bodaj w październiku, potem dopiero w grudniu. Rzeczywiście nie ma tego terminu. Ale nie ma, jest. więc sui creative. No, powinien być. Zazwyczaj Włosi w ostatnich latach robili tak, że jak już publikowali terminarz, to na bardzo wiele kolejek do przodu. Podobnie jak Niemcy, podobnie jak Anglicy. Yy, więc yy, lada dzień lada dzień, tak myślę, że w ciągu tygodnia ten terminarz już na pewnie od piątej, nie wiem, od piątej do piętnastej, czy od piątej do nawet dziewiętnastej że terminarz się pojawi i to będzie terminarz bardzo długo terminowy, bardzo daleko wybiegający do przodu, więc wtedy będzie można planować jakieś wyjazdy na mecze no dobra, chyba to wszystko dziś, Panie Dominiku, czy jeszcze? Chyba wszystko, już więcej grzechów nie pamiętam. Chyba o wszystkim pogadaliśmy. No to co, teraz wyciągamy książki, gazety i. Tak jest, I więc czytamy. dobrze. Jak zawsze na koniec prośba o łapki w górę dla tych, którzy dotrwali do końca, także dla tych, którzy będą oglądać się z odtworzenia. Dziękujemy w poprzednim tygodniu za wiele komentarzy. Niektórzy wzięli dosłownie, żeby pisać to, co jecie na obiad, ale. Ale to jest ważne, żeby pisać te komentarze, więc tam co chcecie, to, to piszcie. Łapki w górę i słyszymy się w poniedziałek, wyjątkowo w Calciocast Extra o Milanie Wielkim, o Berlusconim, o Galianim. Dużo ciekawostek za 6 dni, tam gdzie zawsze, o 18. Ciao, papa. Ciao, ciao.